Rysunek mamy taki. I jak widać, są na nim pokazane wszystkie liczby całkowite od 1 do 100. W sposób dosyć intuicyjny. Widać od razu, o co chodzi i jakie to liczby. W każdym rzędzie jest 10 liczb, w pierwszym od 1 do 10, w drugim od 11 do 20, potem od 21 do 30 i tak dalej aż do 100. I sprawdzimy w tym filmie, czy kryją się za takim sposobem ułożenia liczb całkowitych jakieś ciekawe wzory. Jeżeli spojrzymy na te liczby, które są podświetlone na fioletowo, to jakie to są liczby? Zatrzymajcie film i zastanówcie się, co to za liczby. Fioletowe to liczby parzyste. W tak ułożonym kwadracie liczb, parzyste liczby tworzą równoodległe od siebie kolumny. I jak się przyjrzymy, czy układają się one w jakiś wzór, to widać, że na przykład na pozycji jedności w liczbach parzystych mamy w pierwszej kolumnie zawsze 2. W następnej kolumnie wszystkie liczby mają na miejscu jedności 4. Potem 6, 8 i w ostatniej kolumnie 0. Wszystkie fioletowe mają na pozycji jedności cyfrę parzystą. Inny układ. Tutaj podświetlone na fioletowo są inne liczby. Znowu zatrzymajcie film i zastanówcie się, jakie. Co one mają ze sobą wspólnego? Może się zorientowaliście, że wszystkie te liczby są wielokrotnościami 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i tak dalej. I układają się one w 2 kolumny. I widać wyraźnie, że wielokrotności 5 mają na pozycji jedności albo cyfrę 5, to są te w lewej kolumnie, albo mają na pozycji jedności 0. Widać to całkiem wyraźnie. Inne podświetlenie. Chyba jeszcze ciekawsze. Tym razem nie ma żadnej kolumny. Zaczyna się wszystko od 1, potem jest ta przekątna i na koniec liczba 100. Jakie działanie należy zastosować, żeby z jednej liczby przejść do kolejnej? Albo inaczej, jaka reguła rządzi tym podświetleniem? Zatrzymajcie film i zastanówcie się. Zaczynając od 1, żeby przejść do 10, musimy dodać 9. Potem od 10 do 19 również musimy dodać 9. Od 19 do 28 też dodajemy 9. Czyli uogólniając, każda z tych liczb to poprzednia plus 9. Ostatnia z tej przekątnej, 91 plus 9 to 100. Ważne jest w tym przypadku, żeby nie pomylić tych liczb z wielokrotnościami 9, bo zaczynamy od 1, a nie od 0. Gdyby pierwszą liczbą było 0, to potem 9, 18 i tak dalej. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 byłyby to wielokrotności 9. Ale tutaj są one przesunięte o 1, bo zaczęliśmy od 1, a nie od 0. 1, 10, 19, 28 i tak dalej aż do końca przekątnej i ostatnia 100. No i całkiem ciekawie to wygląda. Taki wzór tworzą wielokrotności 9 plus 1. Albo inaczej, są to liczby, które otrzymujemy zaczynając od 1 i dodając za każdym razem 9. I można jeszcze zauważyć, że jeżeli będziemy dodawać 9, to cyfra jedności kolejnych liczb zmniejsza się o 1. Widać to po tych liczbach. W dół przekątnej mamy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. 0 też się mieści w tym schemacie. Nie ma mniejszej cyfry od 0, więc można powiedzieć, że kolejna w dół cyfra od 0 to znowu 9. 0, wracamy w kółko z powrotem do 9 i tak dalej, aż do 1 i znowu do 0 i tak dalej. Takie ciekawe wzory mogą się w takiej tablicy pojawiać. Zachęcam Was do zastanowienia się, jakie inne wzory różnych liczb można w tej tablicy znaleźć.